Wotum zaufania oraz absolutorium za 2023 rok. Jednogłośnie w tej sprawie uchwałę podjęli radni gminy Bielsk. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, jak i Komisja Rewizyjna nie miała żadnych uwag. Tym samym wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z tytułu wykonania budżetu gminy Bielsk za 2023 rok. Bardzo cieszę się z takiego wyniku. To sukces wszystkich osób pracujących na rzecz gminy, mówił wójt gminy Bielsk. Ocena moja świadczy o ocenie całej kadry, wszystkich pracowników, nie tylko Urzędu Gminy, ale również jednostek. To jest taka zespołowa praca. Jeśli ten zespół dobrze pracuje, to i ta ocena jest dobra. Natomiast gdyby to ten zespół źle pracował, gdzieś któryś z tych ogniw nie wykonywałoby swoich obowiązków na tyle, żeby to pozytywnie ocenić, to pewnie i ta ocena przez Radę Gminy byłaby różna. Jak przyznał wójt, miniony rok był dla gminy dobrym czasem realizacji wielu zadań. Ten 2023 rok to był bardzo pracowity. My mnóstwo inwestycji realizowaliśmy na terenie gminy. Niezależnie od tego, że to były wybory parlamentarne, ale my to wcześniej żeśmy mieli zaplanowane w budżecie gminy i praktycznie wszystkie zadania ujęte w budżecie wykonaliśmy w roku ubiegłym. Jak zapewnia, cały czas jest gotowy do dalszej współpracy, dzięki której możliwa będzie realizacja kolejnych inwestycji służących poprawie warunków na terenie gminy. Strażacy z OSP z Goślic mają nowy samochód. To wóz ratowniczo-gaśniczy przygotowany specjalnie dla nich. Całkiem niedawno go odebrali, a na dniach Bielska zaprezentowali mieszkańcom. To jest samochód lekki, ratowniczy. Dla naszej jednostki został pozyskany ze środków można by powiedzieć szerokiego wachlarza, bo to począwszy od Urzędu Gminy, starostwo, po budżet naszej wsi, no i oczywiście bardzo szeroki wachlarz sponsorów, sympatyków ochotniczych straży pożarnych, a także i z naszych ekwiwalentów, które też w jakimś stopniu przekazaliśmy na zakup tego samochodu. Myślę, że ten samochód głównie będzie wykorzystywany do udziału w akcjach ratowniczo drogowych takich bardziej, no bo ma mały zbiornik wody 250 litrów, więc no trudno by było nim gasić jakiś pożar, więc na pewno da swoją egzamin w takich wypadkach drogowych, gdzie trzeba będzie usunąć plamę oleju, wiadomo, jakieś krew bądź jakieś inne media, a także no wiadomo do ratowania poszkodowanych. Cieszę się, że wspólnymi siłami udało zrealizować się marzenie o nowym samochodzie dla strażaków, mówił wójt gminy Bielsk. To była kwestia ostatnich lat, gdzie oni coraz częściej mówili właśnie o lekkim samochodzie i to się spełniło. Aczkolwiek te działania, które strażacy podejmowali, świadczyły o ogromnym zaangażowaniu, determinacji, że właśnie oni tego potrzebują i to się spełniło. Ja się ogromnie cieszę, że kolejna jednostka wzbogaciła się o samochód, o sprzęt, a to przede wszystkim jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców, mieszkańców gminy Bielsk i okolicznych miejscowości. Dodajmy, nowy samochód to auto z 2015 roku, które będzie służyło jako drugi pojazd w jednostce w Goślicach. Było coś dla ciała, ale i coś dla ducha. Występy artystyczne najmłodszych mieszkańców gminy, popisy kulinarne, kół gospodyń wiejskich, muzyka, dobra zabawa, ale najważniejsze wspólnie spędzony czas. Takie są Dni Bielska, które w tym roku odbyły się już po raz 23. To jest taki czas, gdzie chcemy zaprezentować swój lokalny dorobek mieszkańcom, a szczególnie tym, którzy biorą udział w tych Dniach Bielska, a jednocześnie stworzyć taką możliwość dobrej zabawy wszystkim tym, którzy odpowiadają na nasze zaproszenia, którzy uczestniczą w tych Dniach Bielska i którzy razem tutaj z nami są na tym placu. Wszystkim bardzo dziękujemy za to spotkanie i wspólny czas, dodał przewodniczący Rady Gminy. Mamy dużo do zaproponowania. Dzisiaj
dużo kół gospodyń wiejskich, ma swoje stoiska, zespoły artystyczne z terenu gminy Bielsk tak samo mają swoje przedstawienia, także przyciąga to wszystko, te wszystkie wydarzenia przyciągają bardzo dużą liczbę osób. Dni Bielska to wydarzenie, które co roku przyciąga prawdziwe tłumy. Organizatorzy zadbali, żeby każdy czuł się dobrze i znalazł coś dla siebie. Prawdziwe oblężenie było przy stoiskach kół gospodyń wiejskich, które jak zwykle stanęły na wysokości zadania i przygotowały mnóstwo smakołyków. Przygotowałyśmy czarninę z pekinki i prażoki, takie kluski z ziemniaków i mąką podprażane. To jest nasza taka inwencja twórcza, własny przepis. Stworzyłyśmy go same, połączenie tej czarniny z prożokami wydawał nam się takim ciekawym zestawieniem. Flaki wołowe, świeżonkę wieprzową, pajdę chleba, no i ciasto. Po pierwsze, to jesteśmy nowym ogólnie, kołem. Tak, nowym kołem jesteśmy od września. Promujemy naszą wieś, tak? No i zbieramy pieniążki, a później te pieniążki wykorzystujemy na cele typu zrobienie Dzień Dziecka u nas na wsi dla dzieciaków w szkole. Na Dni Bielska przyjechaliśmy z bigosem, pierogi z mięsem, oczywiście własnego wyrobu, no herbatę z prądem, jak widzieliście, pajdę ze smalcem i z ogórkiem, ciastka, drożdżówki i słodkości dla dzieci. Bardzo dobrze. Jesteśmy u siebie. Dodatkową atrakcją był konkurs kulinarny Bitwa Regionów, w której o nagrodę walczyły koła gospodyń wiejskich z powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. W konkursie wystartowało 13 kół, które zaprezentowały swoje najlepsze potrawy. Wygrała zupa Zagraj, przygotowana przez koło gospodyń wiejskich w Łęgu Kościelnym. Naszym daniem konkursowym była zupa Zagraj, inaczej zacierki. Zupa, co się w niej znalazło? To jest taka prosta zupa, niby banalna, ale taka sentymentalna, bo jedliśmy ją kiedyś w domach naszych dziadków i babci, tak? To są zacierki na wodzie, ziemniaczki, polane okrasą tak zwaną, zrobioną z boczku. Na dokładeczkę kapusta kiszona. Taka inna po prostu, bo zazwyczaj są zacierkowe bez kapusty i dlatego u nas jest Zagraj. Za 3 pierwsze miejsce była nagroda finansowa. Na co przeznaczą ją zwyciężczynie? To musimy poddać dyskusji na pewno. Na pewno powielimy ją, że tak powiem. To znaczy będziemy chciały ją w jakiś dobry sposób spożytkować na nasze dalsze działania. No i nie spoczniemy na laurach. Będziemy dalej się rozwijać i dalej będziemy tutaj działać. Jak przyznało jury, w tak pysznym konkursie wybór najlepszej potrawy był bardzo trudny. Czuliśmy się dzisiaj oczywiście przesmacznie, przefantastycznie. W cudownym gronie spotykamy się na przepięknej Bitwie Regionów w gminie Bielsk, gdzie ich organizacja aż nas zadziwia w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Także jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że mogliśmy dzisiaj zasiąść w tak znakomitym jury i ocenić tak pyszne potrawy. Te powiaty, sierpecki, płocki i gostyniński, dzisiaj zaprezentowały niezwykle równy, niezwykle wysoki poziom tych potraw o bardzo regionalnym charakterze, przypominając nam smaki dzieciństwa. Było to fantastyczne doświadczenie, które naprawdę mamy nadzieję, że tutaj też i dla publiczności i dla samych kół było też fantastycznym przeżyciem. To jest zupa, która jest daniem regionalnym. Ona jest u nas dosyć znana, natomiast prawdę mówiąc, nazwa zupa Zagraj, spotkałem się z nią pierwszy raz. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że to są dania, które dzisiaj bardzo rzadko są serwowane i tym bardziej radośnie było ich popróbować dzisiaj. Dni Bielska to dla nas ważny czas, bo to nasze święto, zapewnia dyrektor GOKU. Dni Bielska to najważniejsza impreza naszej gminy, ponieważ jest to święto naszej gminy, na której gromadzimy mieszkańców. Liczymy na to, że wszyscy mieszkańcy będą się integrować, będą bardzo miło spędzać czas przy zabawie, przy programie artystycznym, który dla nich przygotowaliśmy. A bardzo się cieszymy, że tyle osób do nas przyjechało, tyle organizacji, że możemy gościć i naprawdę jest to dla nas ogromne święto.
Podczas imprezy nie zabrakło atrakcji dla dzieci, od waty cukrowej po dmuchańce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się występy artystyczne. Na scenie zaprezentowała się m.in. Orkiestra Dęta OSP Zawic, Chór Bielszczanie, Chór Pogodna Jesień, zespoły wyróżnione w gminnym przeglądzie działalności artystycznej Dni Kultury 2024. Były także zespoły taneczne działające przy GOKU oraz zespół Slavers. Gwiazdami wieczoru były zespoły Topki oraz Kwestia 07. Nie będziesz moją już. 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 Nie będ